wakacje jeździł na Bahamy. Teraz nie może, bo kwarantannę mamy, więc zadzwonił do swojego kumpla kurczaka Ryszarda i mówi: słuchaj, jaka traka. Mój znajomy nosorożec zakochał się w żyrafie i tak mu było smutno, że się zamknął w szafie. I głupio wyszło, bo tam mieszkał jeż oburzony, kwarantanna jest, no wiesz. A gołębie są wszędzie i wszystko mają gdzieś. Nie obchodzi ich, jak bardzo chcesz serniczek zjeść. I chociaż nie możesz wyjechać nad morze i choć mimo przymrozków tak wiosennie na dworze, największy problem codzienny to pytanie, czy to wirus, czy katar sienny. Ten żółw z nudów dalej dzwoni po znajomych do dziobaka Stefana i jego pięknej żony i powiada: słyszeliście może o tym koniu, co strasznie się nudził i nie chciał siedzieć w domu. Namawiał więc kilka biedronek i wiewiórek, żeby przez internet założyli chórek. A one na to wszystkie mówią: stary, co za pomysł, by zwierzęta śpiewały. A gołębie są wszędzie i wszystko mają gdzieś. Nie obchodzi ich, jak bardzo chcesz krówkę zjeść. I chociaż nie możesz wyjechać nad morze i mimo, że raz ciepło, a raz zimno na dworze, największy problem codzienny to pytanie, czy to wirus, czy katar sienny.